Dobry po raz pierwszy w nowym roku. Aż nie mogę uwierzyć, że tak szybko to leci, ale zanim na dobre wskoczymy w rok 2020, podsumujmy sobie 2019. Gdybym miała podsumować to, co się wydarzyło w trzech słowach, a wydarzyło się w sumie bardzo dużo, to te trzy słowa byłyby to chyba Bauhaus, Banan i Notre Dame. No dobra, Notre Dame to są dwa słowa, więc mamy cztery, ale nazwijmy to trzema wydarzeniami. Ale na szczęście działo się też dużo, dużo więcej rzeczy niż te trzy, które Wam już tu wymieniłam, więc nie przedłużając dłużej, podzieliłam to na kategorie i zaczniemy od tej najprzyjemniejszej, czyli wystawy. Ten rok, ten miniony, obfitował wiele bardzo dobrych wystaw i wiele bardzo złych. Oczywiście wielu z nich nie odwiedziłam, o wielu jedynie słyszałam, ale część z nich była bardzo głośna. Temu, że tych wystaw było bardzo dużo, sprzyjało to, że w 2019 roku było dużo różnych rocznic. Ta najbardziej, najhuczniej obchodzona to oczywiście stulecie powstania Bauhausu. I w większości dużych niemieckich miast była jakaś wystawa poświęcona temu tematowi. Polska też nie była wyjątkiem. Uważam, że to super, bo Bauhaus jest fantastycznym miejscem. Ja jestem ogromnie zakochana we wszystkim tym. Co twórcy Bauhausu wymyślili. Ja w ogóle bardzo lubię tamten czas, więc. Jakby... Więc dla mnie to same plusy, że dużo szersza widownia miała możliwość zapoznania się z tym tematem. Kolejne wystawy już nie świętowały urodzin albo powstania czegoś, ale raczej upamiętniały śmierć. I jedną z najgłośniejszych było 500 lat od śmierci Leonarda. I z tego powodu i we Włoszech było sporo wystaw, i w National Gallery w Londynie była wystawa, ale ta, która na naszym gruncie odbiła się największym echem, to chyba ta z Muzeum Narodowego w Warszawie. I niestety nie odbiła się ona pozytywnym echem, raczej wzbudziła negatywne emocje, z tego powodu, że w Muzeum Narodowym zaprezentowano oleodruki. Zamiast oryginalnych dzieł. Oczywiście na wystawie było kilka obrazów oryginalnych, jednak żadna z nich nie należało do Leonarda. A jednak jeśli mamy huczne nazwisko Da Vinci'ego, to spodziewalibyśmy się przynajmniej jakiegoś szkicu, który wyszedł spod jego ręki. Niestety nic takiego nie było. I choćby to były najwspanialsze oleodruki na świecie, oddane w najlepszej technologii, no to nie oszukujmy się, to tego absolutnie nie można nazwać wystawą Leonarda. Licznie upamiętniane były też rocznice śmierci Rembrandta i Brechla, albo Broigla. Sprawdzałam to ostatnio, obie wersje są dopuszczalne. W Polsce nawet częściej mówi się Broigel, ponieważ bardziej takie naturalne jest u nas zaangielszczona wersja tego nazwiska. Więc jeżeli chcecie się upierać na holenderską, to mówcie Brechel, ale Broigel też jest poprawnie. Sprawdzałam. <gryw> w Polsce te dwa nazwiska przeszły raczej gdzieś tam bokiem. Ale w miejscach, w których, z których ci artyści pochodzili, było dosyć hucznie świętowane. Nie mogłabym tutaj nie wspomnieć też o dwóch wystawach, które niczego nie upamiętniają, ale wydaje mi się, że były one dosyć głośne, dosyć medialne. Bardzo dużo się o nich mówiło, nawet w środowiskach nieartystycznych, ale różnych innych. I pierwsze to jest oczywiście Marina Abramowicz i jej wystawa w CSW w Toruniu, o której było bardzo głośno ze względu na tematyczną działalność artystki, która została posądzona o motywy satanistyczne i okultystyczne. Oczywiście to jest absolutna bzdura wyssana z palca, jednak, jednak ze względu na to, że to jest Toruń, to środowiska skrajnie religijne bardzo mocno zawrzały, odprawiały modlitwy w tej kwestii. Było to dosyć irracjonalne wszystko, zwłaszcza jeżeli się zapoznało ze sztuką Maryny. Ja rozumiem, że część rzeczy może u niej bulwersować, ale naprawdę nie posądzałabym jej o okultyzm. Byłam na tej wystawie i trzeba by chyba się bardzo mocno wpatrywać w te rzeczy albo bardzo mocno chcieć się czegoś doszukać, bo oczywiście były tam przykłady które mogły budzić jakieś skrajne emocje, ale większość z nich była bardzo dobrze wyważona. W ogóle pomijając to, że Marina jest rewelacyjną artystką, więc i ja oczywiście rozumiem, że można nie lubić Mariny, nie uznawać jej, w ogóle negować całą sztukę współczesną. Jednak zarzucanie jej motywów satanistycznych wydaje mi się być trochę przesadzonym absurdem. Druga głośna wystawa miała miejsce w Krakowie, i oczywiście mówię o Tokio 24 Krzysztofa Gąciarza, które było swoistym wydarzeniem, ponieważ pierwszy raz osoba znana z twórczości internetowej dostała całą wystawę i było widać, że to jest bardzo dobrze przemyślane, bardzo spójne. To była naprawdę bardzo dobra wystawa, gdzie była ona mała, ale jednocześnie bardzo łatwo można było wyłapać, o co w niej chodzi. No, też nie oszukujmy się, ta narracja nie była jakoś bardzo skomplikowana, ale moim zdaniem dostarczała dużo wrażeń wizualnych. Była przede wszystkim ładna. Byłam na... Ja byłam na tej wystawie kilka razy, bo co ktoś do mnie przyjeżdżał do Krakowa, to chciał ją zobaczyć, więc byłam i na samym początku, i w połowie, i na końcu. I tam zawsze były tłumy, więc wydaje mi się, że już samo to świadczy o tym, że. Cieszyła się sporym zainteresowaniem, nawet jeżeli to były osoby, które dotychczas ze sztuką miały niewiele wspólnego. To wydaje mi się, że samo połączenie twórcy internetowego i świata sztuki sprawiło, że ten świat sztuki trochę się otworzył na innych odbiorców. Nawet jeżeli to jest jakiś tam czubaczek góry lodowej, i nie wiem, niech te osoby da się policzyć na palcach, które stwierdziły, że może w muzeum jest fajnie, może gdzieś kiedyś pójdą jeszcze raz, to dla mnie nadal warto. Idąc dalej, informacją, która na mnie zrobiła dosyć duże wrażenie, to było odkrycie nowego fresku w Pompejach. A właściwie nawet nie jednego, ale dwóch, bo w kwietniu odkryto narcyza, w październiku albo w listopadzie odkryto walkę gladiatorów. I dla mnie jest to. Niesamowite, że badania w tamtym miejscu trwają już od tylu lat. Już wydawałoby się, że wiemy prawie że wszystko, że to, co można, mogło być już odkryte, już dawno widzimy, a jednak cały czas gdzieś badacze znajdują jakieś nowe warstwy. Rynek sztuki jak co roku dostarczał gigantycznych emocji i budził ogromne kontrowersje. I jak bardzo często za sprawą jednego nazwiska, mianowicie Jeff Koons. I ja uwielbiam to, jak bardzo on sobie z nas wszystkich kpi, jak bardzo, znaczy, ja wierzę w to, że on kpi z nas wszystkich, że on nie wierzy w to, że jego rzeczy są piękne. Naprawdę ja stawiam na to, że on jest inteligentnym gościem i on sobie po prostu ze wszystkich robi jaja, ale bardzo mnie bawi i fascynuje, jakie skandale on wywołuje, bo w tym roku jego królik pobił rekord, właściwie nawet dwa. I został sprzedany za, 90, za ponad 91 milionów dolarów. I dwa rekordy to najdrożej sprzedana rzeźba na świecie, i jest to też jednocześnie najdroższe dzieło żyjącego artysty. Co ciekawe, wcześniejszy rekord należał do Davida Hockney'a, który pokonał znowu Jeffa Kuns'a, więc jestem ciekawa, czy kolejny rekord będzie należał do Davida Hockney'a. To jest za oczywiście najdroższe dzieło żyjącego artysty, bo Hockney jest malarzem, więc nie mógłby mieć najdroższej rzeźby. Ale bardzo mnie to bawi, że te rzeczy, które są bardzo, bardzo mocno kiczowate, chodzą za takie sumy, i część świata jest zachwycona, a część się bulwersuje. Jak tak można? No można, no jak ktoś za to płaci, to ktoś to sprzedaje. No, wydaje mi się to być oczywiste. Kolejne dzieło można by wrzucić i do kategorii ręku sztuki, i do kategorii odkryć, ponieważ chodzi mi tutaj o jeden z odnalezionych obrazów Cimabuego który znalazł się w jednej z francuskich kuchni, gdzie właścicielka domu ani trochę nie podejrzewała, że ma takie dzieło gdzieś nad patelnią, ale miała. Po oczyszczeniu obraz trafił na aukcję i został sprzedany za całkiem pokaźną sumę 24 milionów. Oczywiście w Polsce na tym gruncie też się wiele działo. Zeszłoroczny Rekord Fangora został pobity nawet dwukrotnie. Po pierwsze, została sprzedana rzeźba Kanowy za ponad 6 milionów złotych, stając się jednocześnie najdroższym dziełem sprzedanym w Polsce. Jednak rekord ten nie trwał zbyt długo, bo dosłownie po kilkunastu minutach na tej samej aukcji została sprzedana rzeźba Magdaleny Abakanowicz zatytułowana Kaminando za ponad 8 milionów złotych, i w tym momencie to ona jest najdroższym dziełem sztuki sprzedanym w Polsce. Jednak chwilę potem padł kolejny rekord, już na zupełnie innej aukcji. Ja mówiąc chwilę potem, mam na myśli kilka dni albo tygodni później. Mianowicie Temara Łępicka pokonała kolejny rekord. Właściwie nie ona, a jej dzieło, ponieważ jej obraz Latunika Roza został sprzedany za ponad 13 milionów dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam ponad 50 milionów. Kwota ta ustanawia ten obraz najdrożej sprzedanym dziełem. Wśród wszystkich polskich artystów i artystek. Co ciekawe, poprzedni rekord również należał do Tamary Łępickiej, więc można by powiedzieć, że w tej kategorii Łępicka ściga się sama ze sobą. Jednak w minionym roku na gruncie sztuki nie zawsze było tak kolorowo. Zacznijmy od tego, że już początek drugiego kwartału zaproponował nam gigantyczną katastrofę, mianowicie pożar Notre Dame. Zawrzał prawie cały świat. Środowiska, które nie miały nic wspólnego ze sztuką, postawały o tym. Informacje. Wielcy artyści, milionerzy, zrobili zrzutkę na odbudowę kościoła. W ogóle podniosła się dyskusja, w jaki sposób należy odbudować ten kościół, ponieważ spłonął dach i bardzo charakterystyczna iglica, która co ciekawe, wcale nie jest oryginalna. Y Pojawiły się głosy, czy należy odbudowywać to tak, jak było, czy zupełnie to przekształcić. Pojawiły się jakieś takie futurystyczne, szklane propozycje, jednak z tego co wiem, ostatecznie zdecydowano się na to, aby przywrócić ten kształt sprzed katastrofy. Oczywiście zajmie to mnóstwo lat, pochłonie to mnóstwo środków, ale prawdopodobnie Notre Dame zostanie odbudowane. I raczej nie ucierpi, bo jej wnętrze, z tego co wiem, zostało tylko lekko naruszone. Najważniejsze rzeczy się zachowały. I mówiąc najważniejsze rzeczy, mam tutaj na myśli chociażby witraże, których w żaden sposób nie szłoby wytrzymać. Było duże zagrożenie, bo mimo, że sam pożar przetrwały, to bano się, że ze względu na wysoką temperaturę, na którą były narażone przez kilka dni, w którym momencie po prostu spękają już nawet po ugaszeniu tego pożaru. Gdy emocje po Notre Dame zaczęły stopniowo opadać, środki zostały zebrane, pożar ugaszony, w Polsce wybuchła inna atmosfera, która na kilka tygodni podgrzała atmosferę powtórnie. I mam tutaj na myśli oczywiście bananową aferę. Chodzi o to, że dreg, ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, zdecydował się z ekspozycji sztuki współczesnej zdjąć trzy dzieła: mianowicie sztukę konsumpcyjną Natalii LL, jedno z dzieł Katarzyny Kozyry i sędziej głównego. I największe poruszenie wywołało to zdjęcie sztuki konsumpcyjnej, gdzie kobieta jest przedstawiona i je ona banana. Stąd bananowa afera, ponieważ w ramach protestu wszyscy jedli banany. Zalały nas bananowe nakładki na Facebooku, zdjęcia bananów, akcja jedzenia bananów pod Muzeum Narodowym. Wszystkie te akcje przyniosły oczekiwany skutek, dzieła wróciły na wystawę, jednak nie zagościły tam na długo, ponieważ ta, ta ekspozycja obecnie jest przebudowywana, więc była to trochę... Stąd wiemy, że nie była to batalia czysto artystyczna, ponieważ dyrektor zdejmując te dzieła powołał się na to, że budzą one pewne kontrowersje. Cała długa historia, zostawię wam artykuły w linku, jeżeli ktoś, jeżeli kogoś jakimś cudem minął ten temat. W każdym razie wiemy, że nie chodziło o artystyczne rzeczy. Kolejne emocje już w wakacje podczas Biennale w Wenecji zasponsorował nam Banksy, który na jednej z weneckich ulic, postanowił się rozstawić jako sprzedawca dzieł i prezentował on tam taki zbiór swoich mniejszych obrazów tworzących taki statek wpływający do Wenecji. Całość nazywa się on Oil. Bardzo ładne, całkiem estetyczne. Niestety dosyć szybko został przegoniony z tamtego miejsca, ponieważ nie miał pozwolenia na sprzedawanie. No tego pozwolenia nie musiał sobie załatwiać, bo oczywiście nie miał na celu sprzedać tych rzeczy. W każdym razie całą tę sytuację bardzo ładnie podsumował wpisem na swoim Instagramie, który teraz... Widzicie, swoją drogą to jest bardzo ciekawe, bo Bański bardzo chroni swoją tożsamość, swoją prywatność. Praktycznie nikt nie wie, jaką wygląda, a tam prawdopodobnie na tej ulicy stał on sam, ale przez to, że nikt nie wie, jaką wygląda, to nikt go nie rozpoznał, co moim zdaniem jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Wracając do bananowej afery, jednak teraz w zupełnie innym świetle, mam na myśli tutaj Mauricio Catalana, który od dawna słynie ze skandali. U nas w Polsce jest znany ze swojej rzeźby, gdzie metod przygniata Jana Pawła II, ale tym razem to banan wywołał takie poruszenie, ponieważ artysta przykleił banana do ściany zwykłą taśmą izolacyjną. Dzieło to zostało. Wycenione na 130 milionów dolarów, co jest sumą absurdalną za zwykłego banana z marketu. Jednak nie to wywołało największe poruszenie, a to, że banan został zjedzony przez innego artystę performera. Wiecie, wyobraźcie sobie sytuację, że wchodzicie do muzeum i zjadacie coś, co jest warte kilkaset milionów dolarów. Sytuacja wydaje się być absurdalna, ale zdarzyło się naprawdę. Dzieło zrekonstruowane, a to znaczy katalan przykleił nowego banana, jakby. Tamten artysta, którego zjadł trochę problemów, cała sytuacja wygląda na już całkiem opanowaną. Jednak jest to dosyć zabawne, przynajmniej dla mnie, że takie sytuacje się zdarzają i że budzą aż takie społeczne poruszenie. I rzecz, która chyba przeszła dosyć cicho, a moim zdaniem jest bardzo ważna. To znaczy to, że Muzeum Narodowe udostępniło swoje zbiory w wersji cyfrowej. Wszystkie te rzeczy są w domenie publicznej, więc możecie z nich dowoli korzystać. To jest rewelacyjna jakość, a jeżeli jesteście zakochani w polskich zbiorach, w polskich artystach, no to jest to dla Was kopalnia informacji. Oczywiście linki wszystkie do wszystkiego praktycznie są w opisie. Nie byłabym sobą, gdybym nie wrzuciła tu trochę prywaty, więc dosłownie 6 zdań o. Podsumowaniu mojego roku. Po pierwsze wróciłam na studia i jest to historia zabawna o tyle, że w kwietniu zarzekałam się, że nie wracam na studia, w lipcu byłam już zrekrutowana na jedne, we wrześniu na dwa. I taki stan utrzymuje się do dzisiaj. Studiuję dwa kierunki, jestem absolutnie zakochana, uważam to za najlepszą decyzję w moim życiu. W międzyczasie dostałam też pracę marzeń w Muzeum Narodowym w Krakowie, więc jest to dla mnie fantastyczna sprawa, że mogę jednocześnie studiować sztukę i przekazywać tę wiedzę w miejscu do tego przeznaczonym, gdzie na żywo mogę pokazywać te wszystkie rzeczy, jest super. Oprócz tego wkręciłam się do podcastu radioaktywnego, gdzie możecie odsłuchać dwugodzinną rozmowę ze mną na temat sztuki papieża z ptakiem i mnóstwa innych dziwnych rzeczy. I ta znajomość z małgosią, która podcast prowadzi, zaprowadziła mnie do tego, że zostałam jedną ósmą ekipy magazynu Shiro, czyli magazynu tworzonego przez kobiety dla kobiet, który ma zapełnić lukę na rynku wynikającą z tego, że większość magazynów kierowanych do kobiet jest dosyć płytka w swojej treści. My tacy nie jesteśmy, więc. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogę być częścią tego projektu i go współtworzyć. Oczywiście moja część dotyczy sztuki i szeroko rozumianego tego artystycznego świata. Oczywiście czego by innego. Także gorąco was zachęcam, oprócz mnie jest tam mnóstwo innych wspaniałych dziewczyn. Mówimy o dietetyce, o motoryzacji, o w ogóle lifestyle'u. Także super link w opisie. Oprócz tego odwiedziłam jakiś ogrom wystaw. Ponownie odwiedziłam Rzym. Na nowo zakochałam się w Caravaggio i w sztuce. I w ogóle cały ten rok. Gdzie miałam przerwę, uświadomił mi, jak bardzo kocham tę sztukę. Więc jeżeli dopadają was jakieś wątpliwości odnośnie tego, co chcecie w życiu robić, to zróbcie sobie przerwę i ona Wam totalnie poukłada wszystko w głowie. I... Jedna z rzeczy, która jest dla mnie niesamowita, jest już ostatnia rzecz, to to, ile was tu jest. Obejrzałam sobie film z zeszłego roku i byłam tam zachwycona, że was jest tutaj 400. W momencie jak to nagrywam, jest was tutaj prawie 7 razy tyle, niecałe 3000 i jest to jakaś w ogóle liczba absurdalna. Pamiętam, jak się cieszyłam z każdej dobijającej dziesiątki, setki, a teraz mogę to liczyć w tysiącach i o! Oh nie mam słów, żeby powiedzieć, jak wdzięczna Wam jestem za to, że tu jesteście, za wszystkie miłe słowa, za te słowa krytyki, które się zdarzają, to też w ogóle jestem super wdzięczna, że jeżeli jest krytyka, to ona jest merytoryczna i ja z niej bardzo dużo wyciągam i staram się to poprawiać. Tak jak pisaliście, że dźwięk jest do kitu, to mam nadzieję, że teraz już nie jest do kitu. Także ogromnie dziękuję za wszystkie słowa, które do mnie kierujecie, niezależnie gdzie to robicie, za zaufanie, za to, że przychodzę Przychodzicie do mnie na lekcje za to, że do mnie piszecie, polecacie, pytacie o polecenia. Jesteście super i mam nadzieję, że będziecie jeszcze dłużej. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Pa!